Znajdujemy się w downtown Chicago przed największym Starbucksem, do jakiego można się wybrać. I uwaga, już od piątku tak naprawdę będzie można się wybrać do środka z obostrzeniami, o których za chwilę powie Agnieszka. Ale my dzisiaj tak sobie trochę spacerujemy tutaj po naszym ukochanym mieście. I rozmawiałyśmy o tym, że jesteśmy w trzeciej fazie. Niedługo przechodzimy do czwartej fazy jako miasto i w ogóle stan Illinois. Jako stan, jako miasto. I prawda jest taka, że smutno trochę, prawda? Inaczej bardzo byśmy sobie wyobrażali. Właśnie jestem zszokowana. Myślałam, że więcej tych miejsc jest pootwieranych, a tu jednak zastanawiamy się tak tutaj właśnie z Karoliną, czy to dlatego, że przez pandemię te sklepy są tutaj pozamykane, czy przez te zamieszki, które były tutaj 1 czerwca, największe chyba, spowodowane po śmierci George'a Floyda. A część tutaj, może przejdziemy, pokażemy później, prawda, jak to wygląda. Pokazujemy, no generalnie, Salvadore Ferragamo tutaj po naszej prawej stronie jest zamknięty. Mijałyśmy Cartiera, który również jest zabarykadowany, powiedzmy sobie, tymi drewnianymi takimi plandekami. I tych sklepów jest dużo. Jest bardzo tutaj dużo i rzeczywiście no, jest taki lekki marazm, aczkolwiek jest też tchnienie trochę takiego optymizmu, bo chcieliśmy wejść na rooftop, który jest otwarty właśnie w tym Starbucksie, ale oczekiwanie to jest niestety 35 minut, czyli ludzie chcą wychodzić, czekają w kolejce, jakieś życie powoli się rozpoczyna. Tak, i ludzie na ulicach też są, też spacerują, na ogródkach siedzą, piją kawę, jedzą lunch, ale już tak jak Karolina wspominała, niedługo, bo od 26 czerwca będzie możliwe Wejście do środka mhm. i będziemy mogli zjeść posiłek w środku, z tym, że będą pewne obostrzenia. Tylko 25% pojemności takiej restauracji będzie mogło być zajęte lub maksymalnie do 50 osób. Będzie też taka reguła, że przy stoliku będzie mogło siedzieć 10 lub mniej osób. No ale myślę, teraz, że to lepszy rytm niż nic. Teraz mamy bardzo upalne lato i czasami, szczerze mówiąc, na ogródku czy na patio jest ciężko taki obiad spożywać, więc myślę, że to jest bardzo dobrze. Kolejny krok w fazie otwierania biznesu, w fazie otwierania miasta i stanu i to wszystko już od najbliższego piątku, czyli będzie można po prostu trochę więcej, małymi krokami do przodu.